Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Równanie x plus 3 razy x minus 2 przez x minus 3 razy x plus 2 równa się 0 ma. No i pytanie, ile rozwiązań? Jeśli jest jakieś wyrażenie z kreską ułamkową przerównane do zera, to żeby takie wyrażenie było zerem, wystarczy, że licznik będzie zerem. A w liczniku co mamy? X plus 3 razy x minus 2 i to musi być zerem. Jeżeli coś takiego było zerem, to wystarczy, że x plus 3 będzie zerem lub x minus 2 będzie zerem. Czyli piszemy x plus 3 równa się 0, x równa się minus 3. A tutaj mamy x minus 2 równa się 0, x równa się 2. Mamy jedno, mamy drugie rozwiązania, ale musimy jeszcze zbadać dziedzinę. Czyli pamiętaj, cholerą nie dziel przez 0. To, co jest na dole, nie może być zerem. Czyli x minus 3 razy x plus 2 nie może być zerem, czyli x minus 3 nie może być zerem lub x plus 2 nie może być zerem. No i piszemy x minus 3 różne od 0, x różne od 3 i tutaj mamy x plus 2 różne od 0, czyli x różne od minus 2. Te dwie liczby nie należą do dziedziny, ale zobaczmy, ani ta liczba nie jest taka sama jak ta i ta, czyli one nie wpływają na nasze odpowiedzi. Czyli odpowiedziami są te dwie liczby, x równe minus 3 i x równe 2, czyli pytanie, ile jest rozwiązań, są dwa rozwiązania, odpowiedź B.